Witam Adam, kopać miłośnik Excela z portalu Excel i Adam Power Query odcinek 64 suma z zmieniającej się ilości kolumn danych i to rozwiązanie będzie rozwiązaniem problemu Power Query w Excel. O co dokładnie chodzi? Tak, mamy wynik zapytania Power Query, która po prostu tworzy raport, podsumowanie z naszych tutaj danych. I mamy na razie tylko 3 miesiące. Ale dojdzie tak kolejny i kolejny miesiąc. Czyli dojdą kolejne kolumny w podsumowaniu, a my chcemy mieć tutaj na koniec kolumnę z sumą. I można czasami dodawać kolumny dodatkowe obliczenia do zapytania Power Query w Excelu, tylko trzeba zwracać uwagę na to, że ilość kolumn w zapytaniu Power Query może się zmienić. I tu standardowo chcielibyśmy tak alt równa się, zrobić sumę. Tak tylko tu jest suma po tabeli, może ja sobie ją troszeczkę uproszczę, napiszę i dwa w k 2, tak, czyli suma z tego wiersza. No i mielibyśmy sumę, ale sumę z aktualnej sytuacji. Jaki jest problem? Że jeśli, tak, tu dojdzie kolejny wiersz, tak, wstawimy sobie tutaj kolejną kolumnę, on nawet mi pamięta, że to powinien być kwiecień, tak, jak sobie taki sprytny jest tutaj, to, tak, jak sobie tutaj dopiszemy wartości, to nasza suma się tutaj nie rozszerzy, tak, czyli teraz sobie cofną kontrol z, Ctrl z, tak, Cofnę dodanie tej kolumny. Jeśli byśmy tą kolumnę, tak, czyli tutaj, byśmy sobie wstawili kolumnę pomiędzy, tak, lutym a marcem, czyli wewnątrz naszych tutaj obliczeń, to ta wartość się tak rozszerza, tak, zakres sumy się rozszerza. Problem jest jednak właśnie taki, że nasza kolumna chodzi obok, czyli poza naszym obszarem który sumujemy niejako, przez to suma, funkcja suma automatycznie się nie rozszerza, nie dopasowuje do tego zakresu. Też nomenklatura tabel wcale nam nie ułatwia tego załadowania, żeby to było w miarę proste. Więc dla mnie tu najprostszym rozwiązaniem było skorzystanie z funkcji Excela, a w kolejnym wideo pokażę, jakie znalazłem w sieci rozwiązanie wykorzystujące funkcje Power Query, to już trzeba było kilka ich użyć, żeby to wyszło. Ale też się da, ok. Więc teraz coś, z czym jestem bardziej zapoznany, funkcje Excela. Jak możemy ten zakres dynamicznie sobie ustalać? Możemy użyć, tak przynajmniej ja użyłem funkcji przesunięć i będę chciał patrzeć na zakres o tych czterech kolumn. Tylko znowu nomenklatura tabel nam to będzie raczej przeszkadzać, więc i2, dwukropek, l2. Czyli bierzemy pod uwagę w tym patrzeniu w zakresie funkcji przesunięcie na zakres tych wszystkich komórek. A, a tu w tym momencie to co nie musimy, ale żeby podkreślić, że tak patrzymy na te kolumny, na łącznie z naszą sumą. I to jest, pamiętajmy, sytuacji, kiedy tu pomiędzy marcem a sumą nie ma kolejnych kolumn, które by nam tak zmieniały jakoś ustawienie naszego raportu. Tak, od razu po miesiącach jest suma. Czyli mamy przesunięcie i tak nie możemy mieć aż tak długiego przesunięcia, bo będzie nam się robiło iteracyjne tak, Operacja iteracyjna będzie się próbowała sama dodawać, więc musimy ten obszar ograniczyć do ilości właśnie wierszy, znaczy kolumn minus -1. Tak? Czyli jeśli bierzemy pod uwagę w naszych zakresach również kolumnę L z sumą, to tak ten kwiecień wstawi nam się właśnie w środku naszych danych, więc w Excelu automatycznie ten zakres się rozszerzy. Czyli nie przesuwamy o ilość wierszy ani kolumn, ale musimy zmienić szerokość, czyli znowu wysokość pozostaje 1, możemy sobie zapisać, szerokość musimy zmienić, tak? Musimy po prostu policzyć, ile jest komórek tutaj, tak? Czyli Ctrl C, no i możemy to na różne sposoby zrobić. Ja wykorzystam po prostu funkcję liczba kolumn, tak? Bo my tutaj sprawdzamy liczbę kolumn minus 1 i zamykamy nasze nawiasy zatwierdzamy formułę i ona tutaj działa, tak? Dostawmy sobie plus kwiecień, tak? Ręcznie mamy 22. Tak, zadziałała odpowiednio się zakresy rozszerzyły naszych danych. Tak. Co prawda, tu o, ten punkt początkowy nie musi być tutaj związany właśnie z całym zakresem danych. Tu musimy, możemy zmienić, zacząć od komórki I2. Ale ważne, przy liczeniu kolumn musimy to dopracować, właśnie, żeby wiedzieć, ile kolumn i żeby właśnie ten zakres nam się dynamicznie rozrastał w sytuacji, kiedy będą dodawane nowe kolumny. Ok, to mogę zatwierdzić. Tą kolumnę usunąć ręcznie, bo to są kolumny właśnie dodawane w Excelu. I teraz, tak najtrudniejsze, jak nasza tabelka, mały, mały zakres danych, podstawiamy, czyli kolejny miesiąc pod tabelkę mamy, jest w tabeli. I odświeżamy nasze zapytanie prawym przyciskiem myszy. O, tutaj, o jest, odśwież. mi się na chwilę. O, i widać, że tu zadziałało. 161 zwiększyła się wartość. Podsumowane nasze dane. Mamy dokładnie tak, jak powinno być. Rozwiązanie za pomocą odpowiedniej formuły w Excelu. W kolejnym wideo jaką formułę trzeba napisać wewnątrz zapytania Power Query, żeby sumować. Musimy użyć większej ilości funkcji.